Ja jestem prawdziwy pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Ewangelia według Jana, 10 rozdział od 14 do 15 wersetu. Czy też znasz Pana Jezusa Chrystusa? Czy też Go znasz? Tutaj posłużę się pewnym opowiadaniem ilustrującym ten temat. Starszy mężczyzna leżał w szpitalu. Czuł, że zbliżał się jego koniec. W tym dniu odwiedził go jego 10-letni wnuk. W sali było również kilku przyjaciół pacjenta. Chłopiec miał pilne pytanie do dziadka, ale chciał mu je zadać na osobności. Co zrobić? Chłopiec zebrał się na odwagę i poprosił pozostałych gości. Czy moglibyście wszyscy wyjść na chwilę na zewnątrz? Nieco zdziwieni wszyscy opuścili pomieszczenie. Wtedy chłopiec podszedł do dziadka i powiedział do niego smutnym, ale i poważnym głosem. Dziadku, rodzice powiedzieli mi, że wkrótce umrzesz. Odkąd chodzę na szkółkę niedzielną, znam Pana Jezusa. Wiem, że pójdę kiedyś do Niego, do nieba. A Ty, dziadku, czy też Go znasz? Przez jakąś chwilę na sali panowała cisza. Następnie dziadek powiedział, zapytaj, proszę, swojego nauczyciela ze szkółki niedzielnej, czy mógłby mnie odwiedzić. Nauczyciel chętnie spełnił prośbę chorego, odwiedził go, aby na krótko przed śmiercią wyjaśnić mu nowinę Ewangelii. Kilka dni później, tuż przed ostatecznym pożegnaniem, mężczyzna powiedział do wnuka, spotkamy się na górze. Teraz jestem tego zupełnie pewien. Ewangelia, dobra nowina od Boga, skierowana jest do wszystkich ludzi, zarówno do dzieci, jak i do osób starszych. Mówi ona, że jest tylko jedna droga do Boga, tylko jeden Zbawiciel dla wszystkich, Jezus Chrystus. Przez swoją śmierć otworzył On drogę do nieba każdemu skruszonemu grzesznikowi, każdemu, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Tak, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, bo tak mówi Słowo Boże zapisane w liście do Rzymian w 1 rozdziale 16 wersecie. A jak jest z Tobą? Czy uwierzyłeś już Panu Jezusowi Chrystusowi? Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc nie zwlekaj. Uwierz teraz, jeśli jeszcze nie uwierzyłeś. Uwierz Pana Jezusa, abyś nie musiał iść do piekła, na które zasłużyłeś, a wtedy pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś.